tym i następnym filmiku opowiem Ci trochę o oddziaływaniach międzycząsteczkowych i o ich wpływie na temperatury wrzenia i topnienia różnych substancji. Zaczniemy od możliwie najsłabszych oddziaływań. Spójrzmy na jakiś gaz szlachetny. Weźmy na przykład neon. Neon, podobnie jak inne gazy szlachetne, jest, można tak nazwać, zadowolony z siebie. Ma komplet elektronów walencyjnych. Nie chce żadnego elektronu oddać ani przyjąć od jakiegoś innego atomu, innego pierwiastka. W związku z tym jest niereaktywny i można myśleć, że w ogóle nic we wszechświecie go nie interesuje i nie będzie z niczym oddziaływał. Tak, narysujmy sobie tutaj neon, ma 8 elektronów walencyjnych, pełen oktet elektronowy. No i można sobie myśleć, że taki zadowolony z siebie, usatysfakcjonowany atom niereaktywnego, szlachetnego gazu nie ma ani powodu, ani możliwości oddziaływać z innymi atomami. Ale okazuje się, że w dostatecznie niskiej temperaturze neon przechodzi w stan ciekły. Więc jak pamiętasz na pewno z tego, co wcześniej mówiliśmy na temat substancji w stanie ciekłym, między atomami neonu musi być jakaś siła, jakieś przyciąganie. No i skąd się ono bierze? Otóż bierze się ono z tego, że elektrony w neonie wcale nie są sferycznie, symetrycznie rozłożone wokół jądra. Tak, przyjrzyjmy się temu bliżej. Otóż mam nadzieję, że pamiętasz, że elektrony nie pozostają w żadnych ściśle określonych położeniach, ani nie poruszają się po znanych jakichś torach, trajektoriach, tak jak możemy, nie wiem, rzucić piłkę i w każdej chwili czasu widzimy, gdzie ona się znajduje. Nie, one mają jedynie pewien rozkład prawdopodobieństwa znajdowania się w różnych miejscach. Rozkład tego prawdopodobieństwa jest określony przez kształt orbitali atomowych. Narysujmy sobie. Tak, tutaj mamy atom neonu. Neon ma 10 elektronów. I tak na pierwszym orbitalu sferycznie symetrycznym 1s mamy 2 elektrony, na drugim również sferycznie symetrycznym 2s też mamy 2 i oprócz tego jeszcze mamy 3 orbitale p. Tutaj trochę nie wiem, jak je narysować. Jeden, drugi i jakoś tutaj w trzech wymiarach trzeba by rysować, nie jestem w stanie tego narysować. Trzeci, na każdym z nich po 2 elektrony, to w sumie nam daje 2 plus 2 plus 3 razy 2, to jest razem 10. Teraz kształt tych orbitali mówi o tym, gdzie jest duże prawdopodobieństwo spotkania elektronu, a gdzie małe, ale w zasadzie w każdej chwili każdy z elektronów może się znajdować w dowolnym miejscu. Czy patrząc na ten szkic, czy nawet nie patrząc na niego, z pewnością wyczuwasz, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby w jakiejś chwili czasu elektrony były rozłożone symetrycznie, równomiernie wokół jądra. I tak wyobraźmy sobie, że no to jest oczywiście nierealistyczne, nie możemy tego zrealizować, ale że robimy taką stopklatkę, takie zdjęcie, na którym widzimy w danej konkretnej, bardzo krótkiej chwili, gdzie się znajdują wszystkie elektrony walencyjne. Rysujmy tylko walencyjne elektrony. Na przykład 2 mogą być tutaj, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 mogą być tu. Na przykład. Taka dla drugiego atomu może być na przykład taka sytuacja, że 1, 2, 3 znajdują się w tych miejscach, 4, 5, 6, 7 i 8 w tych. I w efekcie widzimy, że rozkład ładunku jest niesymetryczny. Tutaj jest więcej ładunków ujemnych, więcej elektronów, więc mamy cząstkowy ładunek ujemny z tego końca, a z tego końca mamy cząstkowy ładunek dodatni. Z kolei tutaj mamy, o tutaj mamy więcej elektronów, więc mamy cząstkowy ładunek ujemny, a tu cząstkowy ładunek dodatni. I przez tą krótką chwilę, kiedy konfiguracja elektronów jest właśnie taka, te różnoimiennie naładowane końce będą się przyciągać. I ponieważ w każdej chwili, w każdej sekundzie, w każdym ułamku sekundy elektrony są jakoś tam nierównomiernie rozmieszczone i z jakiegoś końca mamy cząstkowy ładunek ujemny, z jakiegoś końca cząstkowy ładunek dodatni, w każdej chwili sąsiadujące ze sobą atomy tymi różnoimiennie naładowanymi końcami będą się przyciągać. Na pewno się domyślasz, że to jest bardzo słabe. Jego natura jest taka, że występuje ono absolutnie we wszystkich substancjach, ale jest ono tak wiele, wiele, wiele razy słabsze niż inne możliwe oddziaływania, że jest je sens uwzględniać tylko w przypadku gazów szlachetnych, w których innych oddziaływań nie ma. Bo już rozmawialiśmy o tym, że całkowite zapełnienie powłok elektronowych w gazach szlachetnych uniemożliwia wszelkie inne rodzaje oddziaływań, natomiast występują tylko te i nazywamy je siłami dyspersyjnymi Londona. Od nazwiska ich odkrywcy, Fritza Londona. Jest to najsłabsze z oddziaływań określanych wspólną nazwą oddziaływań van der Waalsa. Jest to taka wspólna nazwa dla różnych oddziaływań, które nie mają charakteru ani kowalencyjnego, ani jonowego. O takich będziemy mówić
w kolejnym filmiku. I teraz, tak jak już mówiłam, te siły dyspersyjne Londona są bardzo słabe, dlatego, ponieważ tylko one utrzymują atomy pierwiastka szlachetnego w stanie ciekłym, potrzebna jest bardzo malutka energia, żeby zmienić stan substancji w gazowy. Dlatego nawet mówimy gazy szlachetne, bo w tak naprawdę znakomitej większości możliwych temperatur i ciśnień substancja ta występuje w stanie gazowym. I ze względu właśnie na słabość tych oddziaływań, gazy szlachetne właśnie stają się gazami w bardzo niskiej temperaturze i oprócz tego swoim zachowaniem najbardziej ze wszystkich występujących w naturze substancji przypominają gaz doskonały. Dobrze, teraz zajmiemy się innego rodzaju oddziaływaniami. Spójrzmy na jakąś cząsteczkę polarną, na przykład weźmy na przykład chlorowodór. Tak? Chlor jest elektroujemny, ale znacznie mniej niż te najbardziej elektroujemne pierwiastki azot, tlen i fluor. Tak? Chlorowi brakuje jednego elektronu do pełnego oktetu elektronowego. No i wodór, z którym chlor się łączy w cząsteczce chlorowodoru, ten jeden elektron posiada i może go udostępnić. Narysujmy sobie chlor i wodór. Tutaj ta para elektronów jest uwspólniana, wskutek czego powstaje pojedyncze wiązanie. I teraz, ponieważ chlor jest elektroujemny, chociaż jak już mówiłam, nie tak bardzo jak te najbardziej elektroujemne pierwiastki, ale mimo to jest, wciąż jest elektroujemny. W związku z czym zawłaszcza ten elektron należący do wodoru, czyli innymi słowy ten elektron ma duże prawdopodobieństwo bycia znalezionym tutaj w okolicy jądra chloru. Przez co, ponieważ jądro chloru ma 7 protonów, a krąży w jego okolicy elektronów 8, to z tej strony będziemy mieć cząstkowy ładunek ujemny, a ponieważ wodór zostaje przez większość czasu bez swojego elektronu, to po tej stronie będzie ładunek dodatni. Dorysujmy sobie jeszcze jedną taką cząsteczkę. O, i taką cząsteczkę, która trwale z jednego końca ma ładunek cząstkowo ujemny, a z drugiego dodatni, nazywamy dipolem. I takie dipole tymi różnoimiennie naładowanymi końcami będą się przyciągać. Prawda? I takie oddziaływanie nazywamy oddziaływaniem dipol-dipol. Ono jest tutaj między tymi różnoimiennie naładowanymi końcami. I jest ono zdecydowanie silniejsze niż takie przyciąganie spowodowane tym, że po prostu chwilowo ładunek jest nieco niesymetrycznie rozłożony i okazuje się, że skutek tych oddziaływań chlorowodór wymaga znacznie większej energii niż na przykład jakiś gaz szlachetny, na przykład neon, do tego, by wyparować. Teraz jeśli zamiast chloru weźmiemy któryś z najbardziej elektroujemnych pierwiastków, niech to będzie fluor, tak? Narysujmy sobie cząsteczkę fluorowodoru. I tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Znowu elektroujemny, silnie elektroujemny fluor zawłaszcza przyciąga na swoją stronę elektron należący do wodoru, wskutek czego po tej stronie mamy cząstkowy ładunek ujemny, a po tej stronie cząstkowy ładunek dodatni. Chociaż wydaje się, że ten przypadek się specjalnie nie różni od tego, o czym mówiłam wcześniej, to skutek tego, że elektroujemność fluoru jest znacznie wyższa niż chloru i te ładunki cząstkowe na końcach cząstki fluorowodoru są większe, to i to przyciąganie między różnoimiennie naładowanymi końcami jest znacznie silniejsze. I choć można by pomyśleć, że to właśnie, bo to nazywamy oddziaływanie dipol-dipol i można by powiedzieć, że to jest to samo, ale tak ilościowo to oddziaływanie jest wielokrotnie silniejsze. Można spojrzeć na to tak, że fluor jest tak bardzo elektroujemny, że wręcz uwspólniane są te wodory między fluorami i już nie wygląda to tak, że ten wodór z tym fluorem tworzy cząsteczkę, a z tym tylko się przyciąga, tylko już właściwie ten wodór jest uwspólniany przez ten i ten fluor. Wskutek tych oddziaływań tworzą się wręcz takie łańcuchy, nawet bardzo długie, zawierające wiele, wiele atomów. I takie oddziaływania nazywamy, o tym już mówiliśmy wcześniej, w przypadku wody, to nazywamy wiązaniem wodorowym. I te wszystkie oddziaływania, ich siła rośnie w tym kierunku. Wszystkie te oddziaływania nazywamy siłami van der Waalsa. Te siły dyspersyjne Londona, oddziaływania dipol-dipol i wiązania wodorowe, to jest wszystko pod wspólną nazwą sił van der Waalsa. Im większa jest siła tych oddziaływań, tego przyciągania, tym więcej energii potrzeba, żeby cząsteczki podlegające tym oddziaływaniom od siebie oderwać, a przez to wyższa jest temperatura wrzenia tych substancji. A w następnym filmiku porozmawiamy o jeszcze silniejszych wiązaniach, mianowicie wiązaniach kowalencyjnych i jonowych. Zachęcam Cię do oglądania.